Panie ordynator, jesteśmy w miejscu, gdzie tak naprawdę państwo, cisi bohaterowie codziennie ratują ludzkie życie. Jak to się stało, że powstała stacja dializ w Oświęcimiu w całkowicie nowym budynku? No, stacja dializ w Oświęcimiu to powstała w 1997 roku. Historia jest długa, pacjenci ciągle wymagają leczenia takiego, w związku z tym nawet można powiedzieć, że personel pracujący na tej stacji też pamięta początki właśnie tej pierwszej stacji z 1997 roku. W związku z tym dla nas no, to jest chleb powszedni, pracujemy i widzimy potrzebę takiej pracy, natomiast staramy się o to, żeby no, warunki były coraz lepsze, prawda? W związku z tym, że nadarzyła się okazja przenieść stację do szpitala, gdzie jest kompleksowa opieka, pomoc pacjentom z różnych stron i w różnej dziedzinie. No uznaliśmy, że taka możliwość jest no, najlepszym rozwiązaniem dla pacjentów i pacjenci nasi dializowani są osobami obciążonymi, często mają problemy kardiologiczne, więc sąsiedztwo Carintu jest tutaj dla nas, można powiedzieć, zbawienne, cieszymy się, ale też wszystkie oddziały szpitalne, neurologiczne, wewnętrzne, chirurgiczne są nam bardzo pomocne, jeśli chodzi o leczenie naszych pacjentów, więc ta bliskość jest przez nas bardzo dobrze widziana, no i dążyliśmy do niej od dawna. Udało się, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Ile osób ciągle korzysta ze stacji dializ w Oświęcimiu i w jakim to są wieku osoby? No wiek, my leczymy pacjentów dorosłych, a więc od 18 roku życia granicy wieku nie ma, dopóki potrzebują takiego leczenia. Natomiast w tej chwili leczymy 100 pacjentów przewlekle chorych na choroby nerek, wymagających dializoterapii. Ta ilość niestety może się zwiększyć, mówię niestety, ponieważ wiemy, że choroby nerek i praktycznie pacjenci dializowani to jest czubek góry lodowej, jest to schorzenie bardzo postępujące, pojawia się coraz więcej osób chorych, wymagających takiego leczenia. Między innymi odpowiedzialne za to są choroby cywilizacyjne, nadciśnienie, cukrzyca drugiego typu, które zbierają żniwo i nasi pacjenci też są to pacjenci, którzy trafiają do nas jako powikłanie tychże chorób cywilizacyjnych, więc niestety boimy się, że może ich być więcej. Na razie jest około 100 pacjentów. Czym tak naprawdę jest dializa? Dializa jest to proces, dzięki któremu możliwe jest, tak mówiąc w sposób laicki, oczyszczenie krwi pacjenta. Pacjent z niewydolnymi nerkami, takimi, które praktycznie nie pracują, jest permanentnie zatruty. Mówimy, że jest to choroba zwana mocznicą, pacjent jest zatruty, ma objawy przewlekłego zatrucia. Trzeba w jakiś sposób odtruć go. Taką rolę spełnia aparat do dializ, właśnie tak zwana sztuczna nerka, tak pacjenci to nazywają. I dzięki temu aparatowi do dializ, dzięki dializatorowi możliwe jest oczyszczenie tej krwi. Także pacjent tutaj w krążeniu pozaustrojowym jest leczony. Dzięki dializatorowi te cząstki zanieczyszczające krew są usuwane, przynajmniej w takiej ilości, na jaką dzisiejsza nauka pozwala. I oczyszczoną krew, powiedzmy, pacjent dostaje z powrotem. Niestety ten zabieg trzeba powtarzać, ponieważ ludzka nerka pracuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zabieg dializy jest oczywiście niedoskonały i trwa tylko 4 do 5 godzin, 3 razy w tygodniu. W związku z tym to jest takie minimum, które musi być spełnione, żeby pacjent mógł funkcjonować. Takim docelowym rozwiązaniem jest transplantacja nerki. I do tego dążymy, żeby pacjenci, którzy chcą i mogą być przeszczepieni, korzystali z takiego leczenia, bo takie leczenie nerkozastępcze, transplantacja, jest dla nich najlepszym leczeniem i daje najlepsze rokowanie. A czy są tutaj pacjenci lub być może jeden pacjent, który jest dializowany od samego początku istnienia stacji dializy w Oświęcimiu? W tej chwili takich pacjentów nie mamy. Mamy pacjentów dializowanych bardzo długo, z początku tego tysiąclecia, ale, że tak powiem, z poprzedniego tysiąclecia nie ma żadnego.